Jeśli chodzi o kwestię związaną z reformą KRUS, to powiem tak. Strzeżcie się reformatorów roku 98. Jeszcze raz mówię to jako polityk. Dokonano 4 wielkich reform, z których dzisiaj pozytywnej oceny praktycznie nie możemy dać żadnej. Między innymi wtedy dokonano także reformy ubezpieczeń społecznych. Po tamtej reformie dofinansowanie do KRUS-u startowało z poziomu mniej więcej 12 miliardów złotych. Z takiego samego poziomu startowało dofinansowanie do ZUS-u. Dziś do ZUS-u dofinansowujemy około 70 miliardów złotych, łącznie z otwartymi funduszami emerytalnymi. Jak policzymy jeszcze koszt obsługi ZUS-u przez pracowników w firmach prywatnych i publicznych, bo to jeszcze jest ogromna rzesza ludzi, to już będziemy się tak lekko w setce zamykali miliardów. Do KRUS-u od 8 lat, 9, poziom dofinansowania nie rośnie. Jest on cały czas na poziomie 15,5, 16,3 miliarda. I wielu solą w oku jest, że ten system funkcjonuje. I nieprawdą jest, że mój minister rolnictwa, mój wicepremier Pawlak nie mówili o tym, bo mój minister rolnictwa ma w tej chwili, że tak powiem, postępowanie w sprawie informacji, jaką wysłałem do rolników wtedy, kiedy ten KRUS był atakowany i posponowany jako jednostka zagrażająca budżetowi państwa. I tam jest jasno zdanie napisane. Dopóki ja jestem ministrem rolnictwa, KRUS-owi nic nie grozi. I mówię to publicznie i publicznie to powtarzam. Mieliśmy na ostatniej Radzie Ministrów dyskusję na temat składki zdrowotnej. I premier zapytał, minister zdrowia potwierdziła, że prawie 1,5 miliona rolników nie płaci składki zdrowotnej, a ma opiekę zdrowotną. A ja mówię, panie premierze, jest 4,5 miliona innych uczestników systemu, za które państwo płaci składkę i jakoś nie wnosicie, żeby tamten obszar uporządkować. Jak uporządkujecie tamte 4,5? Jesteśmy otwarci na dyskusję o te 1,5. Więc to nie jest tak, że tylko my jesteśmy jako rolnicy w jakimś systemie uprzywilejowanym. Kiedy wprowadzano składkę na ubezpieczenie zdrowotne i reformę ZUS, wszystkim płatnikom uczestniczącym w systemie ZUS-u płace ubruttowiono. Dzisiaj ja, kolega poseł, płacimy z naszych poborów 1,75 na składkę zdrowotną, resztę składki płaci za nas Sejm. Tak jak za każdego zatrudnionego w prywatnej firmie płaci pracodawca. Więc nie jest tak, że mamy się bać tego i wstydzić tego systemu, w którym jesteśmy.